W tabeli mamy przedstawione oceny z matematyki uczniów pewnej klasy, klasy trzeciej A, na koniec semestru. Widzimy oceny od 1 do 6, a na dole mamy liczbę ocen, czyli liczbę uczniów, którzy daną ocenę dostali. Mamy 0 osób z 1, 4 osoby dostały 2, 9 osób dostało ocenę dostateczną, aż 13 czwórek. Nie wiemy, ile osób ma 5. No i jedna osoba dostała ocenę celującą. Znamy natomiast średnią całej klasy, średnią tych ocen, która wynosi 3,6. Swoją drogą dosyć dobra klasa. Mamy obliczyć x, czyli mamy się dowiedzieć, ile osób ma ocenę bardzo dobrą. W tej sytuacji po prostu ułóżmy wyrażenie, które prowadzi nas do średniej. Wiadomo, o co chodzi. W liczniku będzie suma wszystkich ocen, a w mianowniku będzie liczba uczniów, liczba tych ocen. To teraz dokonujemy poszczególnych obliczeń. 2 razy 4 to 8, 3 razy 9 to 27, 4 razy 13 daje 52, no, 5x pozostaje, no i 6 razy 1 to 6. Na dole mamy 4 plus 10 plus 13, czyli 27 plus x. Teraz dodajmy te liczby na górze. Tutaj mamy 8 plus 52 to jest 60. 27 plus 6 to jest 33. Po dodaniu do 60 dostaniemy 93. No i właściwie koniec upraszczania. Tutaj oczywiście żadnego skracania na przykład przez 3 nie może być, bo mamy sumy, a nie iloczyny. No ale wiemy z drugiej strony, że to wyrażenie, ten ułamek ma wartość 3,6. To nam daje równanie z jedną niewiadomą x. No i żeby zakończyć zadanie, musimy to równanie rozwiązać. W tym celu pomnóżmy obie strony tego równania przez mianownik, czyli przez 27 plus x. To nam daje takie równanie, w którym licznik jest równy takiej sumie. No i musimy dokonać obliczeń, mnożenia. 3,6 mnożymy przez 27. To nam daje 97,2. Po uporządkowaniu dostaniemy takie równanie. Tutaj 3,6x odjąłem od 5x. Po prawej stronie mamy 4,2. Po podzieleniu obu skrajnych stron przez 1,4, to już się da zrobić w pamięci, zresztą spodziewamy się wyniku całkowitego, dostaniemy x równe 3. To już jest rozwiązanie. Jak widać, mamy w klasie 30 osób, z czego 13 plus 3 plus 1, czyli 17 osób jest powyżej oceny dostatecznej. Dosyć dobra klasa.